Siemaneczko, witajcie! Kolejny odcinek Jedi Fallen Order. Trochę muszę odpocząć od tego naszego cyberpunka. Bo mimo, że twór jest świetny, głównie fabularnie, ale odnośnie fabuły to się nie bałem. Bardziej bałem się kwestii technikaliów. I odnośnie tych technikaliów mocno się nie pomyliłem. Gra, jeżeli chodzi o technikale, co prawda na PC-cie nie jest źle. Na mojej konfiguracji da się grać całkiem przyjemnie w 2K 30, czyli tak jak całkiem niedawno w tą grę, bo jak pewnie zauważyliście, szpiegowska obserwują nas. Urósł klatkarz w tej naszej pięknej grze o Jedi. Dobra, wybuchniesz? Okej. Sonda wybuchła. A my szukajmy dalej tutaj przejścia. Powinien chyba sam wybuchnąć, co? Dobra. Tym razem nam się udało. Wchodzimy do środka Venatora, czyli można powiedzieć, za czasów wojen klonów był to niszczyciel republikański. Republiki. Republikański to jakbyśmy żyli w Stanach Zjednoczonych. To wtedy jak najbardziej. Pięknie. Tam na górę bym bardzo chciał. Wiadomo, że będą elementy, kiedy gra troszeczkę zwolni. Tego się chyba nikt raczej nie spodziewał, że będziemy mieć turbopłynne, patrząc na to, jak ta gra. Uwaga, czerwony alarm! Sobie radzi. Optymalizacyjnie. Dowódca zginął od świetlnego miecza. A, musimy zatrzymać. Tu może być dobrze. Dobra, dobra, Billy, tam na razie nie chcę. Tutaj musimy iść. Winda? Wow, wow, wow. Ale i mamy, widzicie? Chyba się zbliżamy. Dobrze, jedziemy do tego miejsca. Zauważyłem to wcześniej. To uczucie na dnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robi się coraz silniejsze. Im bliżej jesteśmy, tym gorzej się czuję. To na pewno nic dobrego. No, zaraz się dojemy. To są te wykopaliska chyba, tak? Imperialne. Tak jest, nawet mamy tutaj nazwę. Dobra, zróbmy sobie odpoczynek. Dobra, dla mnie bomba. Nie, 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 Billy, na razie tutaj. O Jezu. Dobra, dorujmy go! Atak nieskuteczny. Złapał mnie. Mogę go zdjąć! Cel robi unijny. Dobra, z jednym to bym sobie poradził bez problemu. Poprzednie wizyty w serwisie.
potrzebna pomoc! Dobra, dawaj z tym. Odzyskuje siłę. W przeciwieństwie do was. Dobra, jeden połamany. Dawaj mi teraz do drugiego. Złapany znowu. Trudno. Pożałujesz tego. Kto pożałuje? Ten pożałuje. Dobra, tu mam jakiś stół, więc obstałem, że możemy droida ulepszyć. Ten silnik da radę. Co ty na to? Tutaj się nie przebijemy. Teraz możemy. Tak jest. I z powrotem teraz na górę. Musimy przestawić tą linkę. Dzięki czemu. Pomożesz? W samą porę. Wow! Widziałeś gdzieś moje racje? Cholerne szczęście. Jego obrona jest zbyt mocna! Nadciąga zagrożenie! Tak, w porządku, zrozumiano! Przygotowuję kolejny atak. Dobra, musimy biegiem do tego typa. Robię uniki! Jedi jest już osłabiony, załatwić go! Ani kroku w tył, nie odpuszczać! Ostrożnie! Oj. BD z tym? Dawaj mi z tyma. Tu możemy coś zrobić? Okej, nie mogę wezwać windy. Trochę szkoda. Pojechać tam na górę też. Albo wejść tędy. Dobra, wejdźmy. Do odważnych świat należy. Super. Dobra, czyli możemy tu wyłączyć w ogóle. Mamy skrócik, tutaj mam trochę expa. Co to? Odsunąć się! Ognia! Trafili na strażnika Zefo. Wiadomo, jak to się mogło skończyć. Witaj, rywalu! Wykończę cię! Jestem ranny! No jesteś. Nie uciekniesz! Celowałeś we mnie? Dobra. Pięknie. Nadciągają inkwizytorze? Możliwe, choć jesteśmy daleko od braki. Może stwierdzili, że wystarczą szturmowcy. Albo celowo grają na czas. Zachowaj czujność. Bardzo chętnie bym zachował czujność. Dobra, kolejne echo. Ktoś zostawił narzędzia w pośpiechu. Chciał znaleźć relikty, ale nie dbał o pogrzebaną tu historię. Co za przypadek. Myślałem, że będę mógł zeskanować tego szturmowca. Chodź, Bidi. Ale nie wyszło. Dobra. Co ja mogę z tego poziomu zrobić? Tu mogę zeskoczyć. No i co? Tutaj. Ale zanim, tutaj coś jest. Bardzo chętnie
te echo sobie pochwycił. Moi ludzie podwoją wysiłki. Wejdziemy do środka, oficerze Crane. No fajnie, żebyś jeszcze sięgnął. Okej. Okay. Troszeczkę wspinaczki. Punkt medytacji. Tak jest. Tego potrzebowałem. Odpoczniemy i drzewko umiejętności. Mamy dwie umiejętności, więc możemy szaleć. Za dwa punkty chyba mogę wszystko. Masowe spowolnienie mnie interesuje. Późniony atak brzmi sympatycznie. I tutaj ulepszony doskok. Dla mnie bomba. Czyżby to była ta winda? Która wtedy nie działa? A nie, o! O, moi drodzy! A tak, znam twoje imię. Przeszłość, a co najważniejsze, wiem o Kordowie. Powiedz mi, gdzie ukrył ten holokron? Wspaniale. Anna Kordowa. Nie będzie łatwo. To wam od razu mówię. Czekaj. Druga siostra nie jest prostym rywalem. Zniszczę cię. Dawaj, Billy, styma. Nie myśl, że mnie pokonasz. Nie chcę o tym myśleć. Chcę to zrobić. Wciąż ponosisz porażki. Dobra, walczmy. Nie wygrasz. Szkoda, że jej nie dosięgłem. Nie uciekaj. Wow, trafiła mnie. Zniszczę cię, tak jak inni. Dobra. Co powiedziałby teraz o tobie, Jaro, to był? Jak cała reszta. Nie myśl, że mnie pokonasz. Nie muszę tego o tym myśleć. Nie możesz wiecznie uciekać. Wow, wow, wow. Co za przypadek. Wow, udało się. Tym razem. Uczysz się wolniej niż ostatnia uczennica Sir, lecz jednak. Sporo o nich wiesz.
Nic ci nie mówiła? Seer nie umie dotrzymać tajemnicy. Tak dobrze ją znasz, co? Była słaba. Pękła na torturach Imperium. Zdradziła kryjówkę jej naiwnej padawanki. Nie odnaleźliby mnie. Gdyby nie jej słabość. Zdradziła mnie. Wow. Jesteś Trilla. Właśnie tak. Nie dam ci się zmanipulować. Jesteś pewny? Mogąc uratować swoją padawankę lub własną skórę, wybrała samą siebie. Ciebie też sprzeda. To się okaże. Trudno. Poradzę sobie sam. Stać cię na takie ryzyko? Twoja mistrzyni ma w sobie wielki mrok. Wyraz jej twarzy, gdy ujrzała, co mi zrobili, czym się stałam. Zmieniła się. Pokazała prawdziwą naturę. Dlatego odcięła się od mocy. Ciemnej strony. Seer odcięła się od mocy. Tak? Ciekawe, kiedy znów się złamie i cię zdradzi. Kogoś takiego chcesz mieć obok, gdy znajdziesz holokron? Co by powiedział Jarro Topol? Nie masz prawa o nim wspominać! Ciekawe. Co by powiedział, widząc swego padawana, kryjącego się w cieniu ze zdrajczynią, zapewniającego jej armię całkowicie bezbronnych uczniów? Nie, nie pozwolę ich tknąć. Też tak kiedyś myślałam. Zazwyczaj ciemna strona to są już złamani Jedi. I tutaj dowiedzieliśmy się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Można też wyjść z założenia, że... Rycerze Jedi? Dzięki za pomoc, Bidi. Ocaliłeś mnie. I przybliżyłeś do grobowca. Ułatwiają sobie... zapomnienie o swoich uczniach, padawanach, poprzez ich uśmiercanie. W myślach, tak? Tak samo przecież zrobił Obi-Wan odnośnie Anakina. Też powiedział, że nie żyje, że został zabity przez Dartha Vadera. I w sumie mogłoby to się zgadzać, no bo Anakin został Darthem Vaderem. Oto i on. Jest inny od tamtego grobowca. Kawał grobowca. Dobrze. Dobra, nie ma co tutaj wiewać. Znalazłem go, ale... Seer... Czemu nie powiedziałaś? Dlatego, że kłamie. O! Jak? Przekierowałam łączność, jak tylko próbowałeś się z nią skontaktować. Łamanie szyfrów transmisji zawsze było jej wielką pasją. No tak. Szyfrów transmisji zawsze było jej wielką pasją. Nauczyła mnie tego. Nie ma takiej techniki, której nie opanowałabym lepiej od Seer. Jeszcze okaże, czego nie opanowałaś. Strzelał.
dobra. Dobra, teraz musisz zginąć. Dobra, udało się. W jakiś sposób rozwalić. Nie widzę tutaj kuli, którą mógłbym tu wtoczyć. Ona jest tam. Ale żeby tam dotrzeć. Super. Przyjacielu, te urządzenia zdają się symulować przyciąganie grawitacyjne tej planety. Widzę w tym motyw. Motyw w tym widzisz? Ciekawe, ciekawe. Dobra, my sobie tutaj odpoczniemy. Nie ma co mocy rozdawać. Za bardzo. Kończy ci się czas. Na co? Moi zwiadowcy namierzyli ciekawy artefakt w głębi tego grobowca. Właśnie go badam. Poznaję jego sekrety. Zdaje się, że Cordova darzył Zefo podziwem. Być może na tyle, by ukryć holokron przed podkością. Tak, zobaczymy, ile się dowiesz. Dobra, pobiegnę za nim. To za szybkość! Nie żyje! Niezłe trafienie! Powinniśmy go ścigać! Ani kroku w tył, nie odpoczął! Jest ranny! Nie mogę na to patrzeć! Gin szturmowcu. Dobra. Przydałby się styl. Otwieramy. Dobra, to mi na razie nic nie dało, więc... musimy kombinować dalej. Zapomniałem, że tu te szturki są jeszcze. Tam jest jeszcze szalony zwierz. Dobra, tu na razie nic nie zrobię. Dzięki. Dobra. Ej, Vidi, idziemy. Dobra, Vidi. O co chodzi? Tu jeszcze skanuj. Przyjacielu, to co znalazłem jest niepokojące. A może tak to wyłączyć? Teraz się dasz. Ma to sens. Dobra. Tu mamy punkt. Oczywiście, dodatkowy save point. Ja zawsze sobie chwalę te miejscówki. Nie przedostaniemy się przez tę przepaść. Wracajmy, powiadomimy drużynę. Zdążył. Jaki sens jest z nimi walczyć, skoro można ich ładnie wyeksterminować? Wow. To było troszeczkę za wcześnie. Aha.
na farcie. Jak zawsze. Powinieneś Cal Kestis nazywać się Rycerz Jedi na farcie. Aha, i muszę tutaj skoczyć. Dobra. Z każdą minutą przybywa tu więcej moich żołnierzy. Boisz się stawić mi czoła? Zabiłabym cię z łatwością, gdyby nie wtrącił się twój droid. Z tym zabiciem... Zignoruj ją. Z łatwością to nie byłbym tego taki pewny. Wow. Na drugą stronę zdążę. Zrozumiano. Dobrze, jeszcze raz! Nie dam ci się zabić! Nie dałeś mi się zabić. Zginąłeś od własnej broni. Możemy to uznać za wypełnienie swego przeznaczenia. Nie wyjdziesz stąd żywy! Zawsze staraj się składać obietnice. Jesteś mój, zdrajco! Które jesteś w stanie wypełnić. Taka moja rada na przyszłość. Nie pozwolę ci uciec! Ty jeszcze żyjesz? Nie wydaje mi się, żebyś żył. Patrz, go przeżył. Dobra, później się tomu zajmę. Hell yeah. To było epickie. Kolejny obrót. No i ja to rozumiem. Trochę na dół. Manewr. Bardzo sympatyczny. Dobra, dawaj. To ja wam ratuję życie, a wy tu na mnie. Zero wdzięczności. Billy, rzuć mi z tym. Idealny moment. O Jezu. Trochę w crashu się czuję. Rzuć mi z tym. Dobra. Udało się. I to jest chyba najważniejsze w tej sytuacji. Dobra, Trilla. Twoje działania na tej zaściankowej planecie. Ale za jaką cenę? Ponoć projekt Świder niemało kosztował. To tylko szturmowcy i robotnicy. Bardzo łatwo ich zastąpić. Jesteś potworem. Tu mamy skrót. Uczyniła. Okej, skoro mamy tu skrót. A tu mamy save point, no to idealnie, tak? Także trzymajcie się ciepło, w zdrowiu i w atmosferze rodzinnej. No i do następnego. Hej!
To nigdy się nie kończy. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy.